Mamy tutaj takie zadanie o trójce przyjaciół, którzy śledzą zmiany swojej wagi. No i tutaj mamy zapisane zmiany ich wagi w ciągu miesiąca. Co to oznacza? To oznacza, że zważyli się na początku miesiąca i zważyli się na końcu miesiąca. I każde z nich od swojej wagi na końcu miesiąca odjęło swoją wagę na początku miesiąca. No i widzimy na przykład, że dla Asi ta, wynik tego odejmowania był ujemny, co oznacza, że na końcu miesiąca ważyła mniej niż na początku mniej o 3 kg, dlatego jej zmiana wagi jest równa minus -3 kg. Zosi zmiana wagi jest 2,5 kg, plus 2,5, czyli przybyło jej 2,5 kg, a Sawkowi przybyło 4 kg. No i teraz mamy trzy pytania, na które mamy odpowiedzieć: u kogo była największa strata wagi, u kogo była największa zmiana wagi i u kogo była najmniejsza zmiana wagi. No, jak zwykle zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj samodzielnie na te pytania odpowiedzieć, zanim resztę filmu zobaczysz. A ja tutaj się posłużę swoją ulubioną pomocą, mianowicie osią liczbową, żeby lepiej wyobrazić sobie, jak te liczby na osi liczbowej są uporządkowane. To zaznaczę, czyli tak, Asia to jest minus 3, to jest tutaj, potem mamy Zosia 2,5, to jest tutaj, to jest Zosia, no i potem mamy Sławka. 4 kilo, czyli tutaj jest sławek. Teraz pierwsze pytanie. U kogo była największa strata wagi? Największa strata, czyli musimy patrzeć, która z tych zmian jest najbardziej na lewo, jest najbardziej ujemna. No i widzimy, że najbardziej ujemna, najbardziej na lewo jest zmiana wagi u Asi. No zresztą Asia jest jedyną osobą, która straciła na wadze. Dlatego jej, strat, jej zmiana jest na minus 3. Pozostałe zmiany są dodatnie, czyli te dwie pozostałe osoby zyskały na wadze. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że strata wagi wystąpiła tylko u Asi, no więc również ta strata będzie największa, tak? bo to jest jedyna strata. Czyli tutaj wygrała Asia w tej konkurencji. Teraz pytanie, u kogo była największa zmiana wagi? No i tutaj to już jest bardziej subtelny problem, dlatego że zmiana może być zarówno dodatnia, jak i ujemna. No i teraz, kiedy zmiana jest najmniejsza? Najmniejsza zmiana jest wtedy, kiedy nie ma żadnej zmiany, czyli kiedy waga zostaje stała, czyli zmiana jest równa 0. Wtedy, kiedy zmiana była równa 0, byśmy uznali, że ona jest najmniejsza. No a zmiana może być zarówno w stronę dodatnich, jak i ujemnych, to znaczy, że może być zmiana do góry, jak i zmiana w dół, czyli wtedy ktoś zyskuje lub traci. No i tutaj patrzy, pytamy o to, jaka jest wartość bezwzględna tej zmiany. Więc wszystko jedno, czy ta zmiana jest do dołu, czy do góry, to patrzymy, jak daleko od zera odeszliśmy. Czyli mierzymy od, odległość od zera tej zmiany, czyli to, co tutaj musimy obliczyć, to jest wartość bezwzględna z tych liczb. No Ja to nazwę bezwzględną zmianą. Bezwzględna zmiana. I sobie obliczymy dla wszystkich, żeby przećwiczyć, jak się liczy wartość bezwzględną. No to wartość bezwzględna z minus 3. To jest po prostu 3. Wartość bezwzględna z 2,5 to jest 2,5 i dla Sławka wartość bezwzględna z 4 to jest po prostu 4. No i która z tych liczb jest największa? No widzimy, że największa jest czwórka, czyli największa zmiana była u Sławka. U Sławka była największa zmiana, znaczy ta Sławka waga zmieniła się najwięcej, akurat stronę dodatnich, więc ta zmiana wagi jest co do wartości bezwzględnej największą liczbą tutaj. Tak jak tutaj widzimy, jest największą z tych trzech. No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, która zmiana była najmniejsza, no to musimy patrzeć, która z tych wartości bezwzględnych jest najmniejsza. No i widzimy, że najmniejszą wartość bezwzględną ma liczba 2,5. Ona jest mniejsza niż 3, mniejsza niż 4. Czyli najmniejsza zmiana była u Zosi. No właśnie, i widzimy, że ta zmiana wagi u Zosi jest najbliżej zera, bo znajduje się w odległości 2,5 od 0. I to jest mniej niż ta zmiana, która jest u Asi, która się znajduje w odległości 3 od 0. Więc co prawda, ta zmiana wagi u Asi jest najbardziej na lewo, ale co do wartości bezwzględnej, najmniejsza jest zmiana u Zosi, I dlatego w tej kategorii najmniejszej zmiany wygrywa Zosia, a nie Asia.